Siema mordy, z tej strony Zbiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z wbity rzucakami. Dzisiaj odcinek wyszedł całkiem spoko, macie aż 3 wbity do gildii. Na początku chciałem was zaprosić na kanał Grzeli, który macie w opisie, także na kanał Dexa. Zostawcie tam u nich suby. No i co, jeśli dobicie tutaj 300 łapek w górę, rozrysuję wam VIP-a, więc piszcie swoje niki. Osoba, która wygra VIP-a z poprzedniego odcinka, właśnie się pojawia na ekranie, gdzieś screen pewnie, albo za chwilę, albo już się pojawił. No i co? Co 100 łapek, nie, no co 100 łapek będę wam podawał kord jednego bacona, bo mam ich aż 11, więc zostawiajcie łapeczki w górę. No i co, jeśli ktoś nie subuje, to zostawcie subka, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i pamiętajcie, żeby zostawić komentarz ze swoim nickiem. No i co, ja już was zapraszam do oglądania mordki tej wbity i na razie, elo! Dobra mordy, my jesteśmy tutaj przy gili Joke. Może na początek wam po prostu pokażę, jak ta gilia wygląda, więc widzicie, tutaj mają fos naprawdę nieźle ogarniętą. Mają tutaj 3 takie bojki, 4 w sumie nawet, z takim piaskiem. No i mają też całkiem fajny zamek. No, nikt ich jeszcze nie przebił, więc. No właśnie, nikt ich tutaj nie przebił, tutaj ktoś ich próbował przebijać, ale z tego co widzę, to im się nie udało. Więc co, my może sobie po prostu weźmiemy te rzucaki, dam trochę rzucaków Grzeli, bo on chyba nie ma. Masz jakieś rzucaki, Grzela? Chyba nie, sprawdzę. To masz 10. Mam 3. A no to łapie jeszcze 10. Dobra, czekaj. Papu Zikton. I co, dobra. Obczajmy jeszcze tutaj, gdzie oni mają jakieś miejsce, bo tutaj mają kobla jakiegoś. Ej, w ogóle kit premium case jest chyba, nie? Tam, no, jest kit premium case. Ja sobie biorę, otwieram od razu. O, dobra, wejście mają chyba z jednej strony tylko. Tu są 3 stoniareczki, dobra, to wyszemy chyba stąd, ja rzucę tutaj rzucaka, pyk. Pierwszy rzucaczek leci, mam nadzieję, że może za pierwszym razem jakoś się uda rozwalić, żeby jak najmniej tych rzucaków. Nie. No jednak nie. Patrzcie w ogóle to, mam tak rzucaków w enderze, 8 przy sobie, jeszcze Grzela ma bodajże 13. O, tak, no. Tak. 13. Ej, może tędy. Gdzie? Beczką, bo tu jest jakiś kobel tam. No tam, no ale już wbiłem tutaj do żywika. Jak wbiłeś, to spoko, ale. Okej, okay. I teraz trzeba znaleźć gdzieś tutaj ich spad, kurczę. O, to za nogi tutaj zrobili. Patrz, no. te pali ludzi, o to spoko. O kurczę, no, ty. Hamy. Ale gdzie tu jest wbita na dół? Nie ma. Ej, bez kitu. Nie ma wbity na dół, co jest? Kto to jest za gilia? Joke. To może do góry mają? Nie, no, wątpię. To tu jest stoniarka, ale. Gdzie? No tutaj. W środku. Gdzie w środku jest stoniarka? No tutaj, nie widzisz? Do góry. No tak, do góry, no ale... Chyba mają na daleko bojce, nie? Bo skrzynki można mieć poniżej 30 poziomu. Ty, to ja jednak chyba tą beczką spróbuję wbić tutaj. Zaskoczę. Ale jednego rzuć, bo... Tak, rzucam może... jednego. Halo, dziwne, i co? Dziwna gildia. Jest tam coś? Nie, nic nie ma. Co to jest za gildia? Joke. What? No joke, ale... Co to za gilda bez kuboida, bez wejścia? Dobra mordy, my po chwili tutaj znaleźliśmy wejście. Mają je tutaj. No faktycznie. No jest ślepi, Grzela tutaj ślepy, ja też ślepy. Nie, bo obsydianem też jest mało, tego nie było widać. No, dobra, jest tutaj. Nie ma wody. Do perełka. Jolo, aha. Jest tam coś, czy... To chyba w porządku wbita do gildii mordy. Nic tu chyba nie ma. No dobra, niepotrzebnie cyknąłem w takim razie. Aha. Platforma do tego. To był bacon w tym miejscu. Tak. To nie jest kuboi, to był bacon. Ej, to gdzieś oni może tutaj to mają jest gdzieś. Wejście. No no, to gdzieś tutaj może w bok mają. Czekaj, może skopmy tu. Gdzie, pokaż. Coś będzie widać może. Bez kitu. Popatrzmy tutaj, czy gdzieś tutaj jest. O, jest jakaś skrzynka! Są tutaj. No no, tak, ta, są tu skrzynki, dorzucam tutaj tego rzucaka. Dobra, tylko że to będzie po jednym rozwalać znowu. No, o jest! Patrzcie, to jest jakaś toniarka. Uuu, ile tam skrzynek. O, to może być dobre. No, sety. O. Perełkuję. Jest więcej, uważaj. Choćby. O kurczę, nie mogę sprawkać. Dobra, rzucę tego rzucak. Ile tu jest setów, ja pierdzielę. To jeszcze tego, uwaga. Kurczę. O, kolejne sety, jasny gwint. Ile tu jest skrzynek setów? Ja pierdzielę. To jest ja wszystko tu w setach. O nie, rzucaka, ile TNT. Aż mi zlagow. What? Co jest grane, mord? No, to jest. LOL! Dobra, to gdzie to włożymy? Ja pierdzielę! O nie, ja rzuciłem kolejnego. O, to wysadzi, Grzela! No nie, ile dobra. Setów! Tu i tak tego jest tyle, że i tak tego nie wsadzi. Ja pierdzielę! Wszystkie czyste, naprawione. What? Ile kamienia tych generatorów? Ile tu jest itemów, jeszcze żelazo, jasny gwit, patrzcie ender, to. Ender chest, a nie mam miejsca ender chest. Czekajcie, ja tu zrobię jakiegoś screena tego, kurczę, szkoda, że Grzela to rozwaliłeś. Ja zrobię jakieś screena takiego na miniaturkę, weźcie posuń trochę. No nawet jak rozwaliłem, to już przecież nagrałeś, więc sobie zrobię screena. Ale posuń się jeszcze, bo ja lubię woli to tak. Do Dexa, żeby właśnie taką polecam. Kanał Dexa w opisie, wbijcie do niego. O, u mnie też. O, patrzcie to, kurczę. Ile tu jest setów, jasny gwint. A to są wszystkie czyste sety. No, bez kitu. Lol, spoko gilia. Większość.
No, żelazo. Ja wiesz co? A nie, bo w sumie to i tak usunie itemy. Kurczę, ej, a gdzieś może mają tu jeszcze jakąś skrzynkę, co bo nie? To były ukryte, przecież to nie jest wszystko. Tak. To ja to jeszcze wyperełkuję, zobaczę mordę, bo jak nie, to wyrafi idziemy przy następnej gildii. O kurczę. To jest bojka. Co to jest? Czekaj, może tu gdzieś jeszcze są skrzynki? To jest ten, stoniarka tu jest jakaś. Tak? Nie, tam nie ma stoniarki, ja tam byłem. Tam z boku. Czy padła? Lol, ale naprawdę mega gilia, nie? Ale jak to było wejście? To musiało być jakieś wejście. No właśnie, też mi się zastanawiam nad... O, usunęło itemy, dobra. Skrzynki rozwaliliśmy, więc możemy siebie dumni w sumie. O. Tylko zacznę, czy gdzieś jeszcze tutaj jest. Nie, tu chyba już nic nie ma, to jest pełna obsa. Musi też być. W sumie nie zmarnowaliśmy zbyt dużo rzucaków mordy, więc jest git. Ja zmarnowałem, bo kliknąłem przez trzy. Tak, a tu był bacon w ogóle. No, tu miał bacona. A to... Jakiś dziwny ten kuboid, to on tu siedział tylko i ten? Nie miał nawet przejścia do tych skrzynek, tylko tak sobie siedział. Tak, pewnie brał kidwipy, więc mordy... Udana wbita do gili z zamkiem, więc co, ja z wam nie przedłużam tej wbity i widzimy się przy następnej wbicie. Po chwilowym cięciu nam to zajmie jakieś pewnie 30 minut, zanim znajdziemy coś ciekawego, więc elo. Dobra mordy, my jesteśmy już tutaj pod kolejną gildią, jest to gildia Wyje. Tak, dobrze mówię, gildia Wyje, jest tutaj trzech, czterech typów w online, w gildii po prostu. I oj mój taki a jest... Co jest? A to bot był, łe te boty mnie tak denerwują. A, kurczę, może, tylko... Może tędy. Gdzie tędy, ale... Tu. Tu jest chyba spad. Gdzie jest spad? No prosto tam, za tym koblem. To chyba wbijamy się koblem, tak po prostu na dół będzie szybciej, bo będzie no więcej rozdawało. Dobra, to już tam pierwszą tego rzucaka. Więc tak po prostu koło spadnę taka wbita. Co to jest? To jest jak schody jakieś. Gdzie schody? Pokaż. No, czy, nie wiem, czy to są schody. Tu coś jest? Nie, tutaj to, nic nie ma. Tu są jakieś schody też. A, tutaj. Ale aha, to jest, czekaj, to jest spad gdzieś, tak? Tu będzie spad. Nie, gdzie jest spad? Tu jest coś. Pokaż. Jakiś ten ender chest tam widzę za ścianą. Tutaj? No, za tym koblem tam. Dobra, rzucam tego kobla. Weź sobie od razu taki. Dobra, sobie dobiorę... Ja mam 10. Okej, okay, ja sobie wziąłem 32 do EQ. Okej, ale gdzie oni mają tą stoniarkę? Tu coś jest, a nie? Tutaj, dobra. No coś tam jest, dobra. Wrzucam. Pyk, pyk. Bang, bang. O, jest. O, ja. Jest coś, co się od razu tutaj wybuchło? Sety. Tu mieli bacona, ale nie mają chyba bacona. I tu mają zejście do kuba na dół. Sety. O, 30 bloków emeraldów biorę. Kurczę, patrz, oni tutaj mają zejście do kuba na dół. Chyba będzie coś ciężko wbić, że mi coś czuje. Tak mi się po prostu wydaje, że będzie nie ciężka wbita. Ale emeraldów tu jest pełno. No, to będzie ciężka wbita. I to mega ciężka bym powiedział nawet, wręcz. Ale dobra, rzucam tu rzucaki na dół. A pokaż te skrzynki, bo ludzie mówią, że mam zawsze pokazać w tych skrzynkach. Emeraldy. A tu jakieś sety, refile to są jakieś twoje o, chyba. O, strer dwójka biorę. Od, no, dużo itemów. TNT, nie myślałem, że to rzucak. Jakieś łuki z puncha. O, łuki to sobie w sumie wezmę. To są dwa w tej drugiej skrzynce. No, ja wziąłem z tamtej. O, sety jakieś tutaj mają. Ty weź, to może wywalajmy mi to po prostu. Nie ma. Ja im to wywalam wszystko. A co tam? Nie ma itemsów. Wywalasz im? Tak, wywalasz, no, dobra. No, wywalam, ale... Dobra. O, tu są strzały, jakby ktoś potrzebuje. A nie, strzałów to kiedy ja mam dużo. Dobra, nie chcę mi się tego wywalać. No, mi też nie chcę... Nie, aha, no szkoda rzucaka, ale dobra. Szkoda czasu. No i... Aha! I tyle. Miedź mi ukradła. O, dziura. Dobra, jest miecz. Paka. Paka dziurę. O, no od razu wbita, nie? I zaoszczędziliśmy rzucaka. Tylko gdzie oni to mają spad? Kurczę, tu chyba nic nie mają, wiesz? Który to jest poziom? Czyli jesteś czwarty. O, tu jest zejście. Ta, no to jest ich tego. Nie, tu jest jajko. Ej, ja im podbiję kuboid. No. Dawaj. Może mają, może ostatnie ale... życie mają. Ej, nie wybuchło. Jeszcze raz. Pyk. Ty, jakby mi ostatnie życie? Info wyje. Nie, życia 3. Niemożliwy, albo podbiłem już. Ja pozbawiłem gilię. Czy tam ty? Dobra, ja gitarek. No to podbiliśmy gilię, czyli jedna takich dwóch opcji zrobiona, ale teraz musimy się znaleźć jakieś jeszcze ukryte skrzyneczki. Ej, tu jest jakieś zejście, tu jest coś. Pokaż, gdzie ty jesteś? No w tym, jak wejdziesz do środka, to skupujesz opsa i pod spodem coś jest. Poka? Gdzie, że? No tu skop, tam coś jest. Ta, no jest, dobra, rzucam rzucaka. W sumie co tam? Możemy, ej, o kurde, tylko, że on się... Tak. Nie to, co pewnie rozwalił. Aha, znowu tam wskoczył. Co jest? Co mi nie rozumiem, bo ja celuję na to. O, patrz, teraz celuję tu. O, teraz o, jest spad. Dobrze. No, ale zmarnowałem dwa rzucaki, ale bez sensu. Okej, okay, co tu jest takie? Aha. I tu mieli bacona. I chyba go ktoś zabrał. Niestety. Kurczę. O, tu.
Chyba ta, chyba tu. Ale dobra, myślę, że wbite do tej gildii wyje. Możemy zaliczyć całą daną. Zabraliśmy jedno życie, więc jest git. Więc widzimy się już przy no następnym. Gdzie? Gdzie? Aha, kurka. Dobra, nie, to nic nie ma. Nic, więc dobra, mi się. Tu jest jakaś skrzynka, jeszcze powalam im to. O. I w tej co jest? Złota klata. Załóż sobie. Złota klata? No, załóż sobie. Dobra, lecimy na wbite teraz ze złotą klatą. Siema, 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 z tej strony Zombiaczek, dobra, dobra. Ja się z wami żegnam przy tej wbicie i widzimy się i przy następnej. Z tym skinem Steve'a. Ta, skin Steve'a i złota klata, dobra, widzimy się przy następnej wbicie, mordy. Dobra, mordy, my jesteśmy już przy kolejnej gildii Revo. Jak widzicie, mamy tutaj bacona nawet podświetlonego na czerwono. Ja sobie założyłem złotą klatę, żeby wiecie, było tak śmiechowo, jakby się ktoś nas bił. Tam jest grzela, no, perła nawet rzucił. Ty, lotnik. Dobre. No, więc co? Wam pokażę tutaj kuboid, mają całkiem kuboid spoko garnięty, tutaj mają jakąś fosickę. Fosiczkę. I co? Rzucam po prostu tutaj rzucaka, żeby bicie do żywika. Z tego co widziałem, mają tam dwie stoniarki, jedną i tam drugą. Jeszcze, tyk. I tu jest jeszcze druga stoniareczka. Naszym celem jest zdobycie bacona. Nie musi on koniecznie wypaść, bo ja i tak mam dużo baconów. Mam 11, aż pewnie na początku odcinka wam mówiłem, że będzie do wygrania jakiś bacon. Więc co, dobra, tu jest ich. Gdzie tu jest? Chodź tu do mnie. Już, tylko perły dobiorę. Jak wbijamy do ich kuboida, bo to mają jakieś zejście z stoniarką. Ja bym chyba miał lepszy pomysł w ogóle, czekaj. Bacona. Nie, bo oni mają te bacona, tak? I patrz, to jest tylko jedna kratka. Patrz, ja zrobię tak, pyk, myk. Robisz tak sobie. No. Patrz, teraz to zwaliło tutaj. Wiem, o co ci chodzi. Robisz tak. O, idealne. Idolo. Myk, myk. Teraz skakujesz tu. I oni mają tego bacona tutaj, no i tak jest, zjeżdżamy w dół. No tak. Tylko o to mi chodziło. Trochę dużo rzucaków pójdzie. Nie, właśnie nie. O, ale, a no bo tu piasek był, ale zaraz będzie stone, to będzie mniej rozwalało. Ja sobie chyba lepiej zjem koksa, bo trochę damage'a to zabiera. Pyk. Dobra. Który jest poziom? 45. Tam nie jest głęboko ten bacon. Mówisz? Z góry tak patrzyłem, to tam nie jest głęboko. Na pewno? 25 klatek może. A, dobra, no to git. To weź teraz ty trochę porzucaj rzucakami. Dobra, tylko gdzie one są? O, ja... O! Kurde, fajnie. No nie, no nie widać ile tam jest. Dobra, go, tutaj. W sumie to wrzucę go, a dobra. Nie wpadł, ale... Może będzie widać. O, coś tu jest. Co tu? A jakiś krik. A, nic ciekawego. No, dobra, rzucam tutaj. Pyk, pyk, myk, myk. O nie, no nie widać ile tam kratek brakuje. A tam jest w ogóle ten? Jest, ale... Jest, dobra, uwaga, rzucam. Tak wyglądało jakby nie było... Bacona? Nie, płotku. O kurde, to jest do samego bedroka. Tak? No. Ty grzela ćpierze wiesz, czy co, że ślepy? Nie no, mi się wydawało, że nisko. Znaczy, że blisko jest. A, no dobra, no ale widzicie, kurczę, ogarnęłem dla was dużo rzucaków na to. O nie! Obytwój wybieg pierwszy wybuch. Pierwszy będzie. No i gitara. O. O, jakieś przeszkoda. O. No i mamy pierwszą O kurde. Takie grube, czy nie? Ta. Z jajko? No. Skąd wiesz? Bo w tym miejscu powinno być. No to będzie ostra przeprawa przez to, mordki. Ja aż biorę 40 rzucaków. To może lepiej teraz środkiem. Jak środkiem tam, w sensie? Promieniem. Aha, no w sumie ta. Tak, o, idealnie wpadło. No. Oj, nie idealnie wpadło. Ale rozwali chyba kratkę. Ło, ale mnie wystrzeliło w powietrze. O kurczę, trzeba jakoś to... Aj. Nie wiem, trzeba jakoś to zrobić, żeby to spadało na dół. Ale rozwala chyba tam, czy... Czekaj, no ta, ale patrz, bo ja tu miałem... Skocz tam. Ja tu miałem... Nie, tak, ja... Dobrze. No, ale jak coś tutaj ostatnio rzucałem tak, że miałem jakiś taki bug, że... Mogę mnie rzucić w którymś miejscu, ale nie pamiętam w którym... Bo możesz. A nie, jednak nie. Nie, bo nie podskoczyłem. No, nie rozwaliło tego. Ale w którymś miejscu tutaj mogę rzucić wtedy. O, ale tu już nie ma tego, to jest jakiś design. O, idealnie. Dobra, spadło. Tu jest jakiś design. Gdzie? Tu, coś jest. Z boku? Ej, patrz! Można ominąć to znowu, dobra, ja omijam to. Pyk. I znowu lecimy z boku. Ile masz jeszcze rzucaków? 6. Ja mam 36. O, co to za... Aha, dobra, to te boty. One są takie dziwne, te boty. No, te boty wkurzają. Możecie napisać w komentarzu, mordy, czy was też wkurzają te boty, bo mnie strasznie irytują, nie? Serio. Ja to ciągle bić chcę i ciągle to biję. Jak bana dostanę za to, to będzie śmieszne. No, deski tu. Będzie śmieszne jak banik będzie za to.
Okej, dobra. Ile nam jeszcze kartek brakuje? No, tak jeszcze z 15, kurde, samego bedrocka niestety jestem bacon. Więc pójdzie na to dużo rzucaków. Mam nadzieję, że nam jeszcze zostanie trochę rzucaków na kolejną gildię. A jeśli nie, no to nie, to po prostu będzie koniec odcinka przy tej gildii. Dobra. Tu już w ogóle 4 minuty nagrywamy tą wbitę. O, dziura. Tam, no, skaczemy tam. Dobra, czy tam skaczę. I teraz pytanie tak, czy tu jest bacon? Nie. Dobra, tu jest bacon. Tak? Uwaga, już? Uwaga. Chyba, albo nie. Albo pod tym nie, jest, no... albo jest tutaj gdzieś. Jeszcze głębiej chyba. O, tutaj jest, dobra, jest nad baconem. I uwaga, czy wypadnie bacon? Uwaga. Pamiętna chwila. No nie, wypadł bacon, ale rozwaliłeś go. Serio? Nie, no nie wiem w sumie. A on wypadł w ogóle? Nie mam pojęcia. Zniszczył się? Nie mam pojęcia. Ej, patrz, jakieś wyjście mają. Ale dobra, tam nam bacon aż tak bardzo nie jest potrzebny, bo w sumie... Ja mam... On nie wypadł chyba. Mówisz, że nie? Nie, bo... No bo się nie zniszczył od tego, bo ja to z drugiej strony wysadziłem przecież. Tak, ale wiesz. Ale dobra, tam miałem 11 baconu w Enderze, więc po co nam bacon kolejny, kurczę. Tylko przydało się, żeby ogarnąć, czy oni mają gdzieś te jakieś itemki, czy coś, bo tutaj patrz, mają jakąś tego. Jakieś wyjście śmieszne. Weź tam ogarnij. Bugowałem się gdzieś w ścianie, ale... O, ja też się zbugowałem w ścianie. Fajny ten stół, fajny. Ja też się zbugowałem w ścianie. Dobra. Ja nie wiem końca, co? Idę stąd. Nie podoba mi się. Poddaję się, ten kubejdy się. O, rzuciłeś rzucaka jak? Odbugowałem się. O, jest design jakiś. Czekaj, ja się tepnę. No nie, nie tepnę się. Dobra, jest tutaj. O, mam ich skrzyneczki jakieś. Dobra, tu mam stoniarki, kurczę. Ta, tu są stoniarki. Mam jeszcze 27 rzucaków. O, ja wyszedłem do góry. Perła mi się wygrywałem. Serio? No. O, mam jakiś pokój. Chyba tutaj jest na 6 czy coś. Takie, jakby. Dobra, co tu jest? Czy tu... O, no to jest na miejsce na takie stoniarki było, ale czy gdzieś tu są skrzynki, kurczę? O, to jest najważniejsze pytanie, bo nas skrzynki interesują najbardziej. Nie, chyba nie. Tutaj nie ma skrzynek. No ja to lipa. Ja stoję przed kuboidem, bo tak trochę perły mi się skończyły. Dobra, to już zaraz się perły dam sobie, bo ja mam nie, dużo. Nie, w sumie mam będę 6 chyba, mam 6. Okej, dobra, jeszcze tutaj posprawdzam to. Idę do ciebie. I czy jeszcze nie ma? Kurczę, nie ma. Więc ale chyba, dobra. Więc mordy, jeśli nie, no to jest ostatnia wbita przy tym odcinku, chyba że znajdziemy coś jeszcze, więc ja się z wami w tym momencie żegnam. Pa, pa. Dobra mordy, ja wam dziękuję za to, że oglądaliście do końca, możecie napisać w komentarzu hashtag dupa123. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić w komentarzu swój nick, żeby mieć szansę wygrać VIP-a na 14 dni. Pamiętajcie o tym też, żeby wbić na kanał do Grzeli, Dexa, czyli mojego grafika. No i co, zostawcie łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek. No i do następnego odcinka mordy. Narazienko!